środę 12 lutego na scenie otwartego klubu Browaru Zamkowego w Cieszynie miał miejsce pierwszy ćwierćfinał konkursu muzycznego Pojedynek Roka. Po 5 latach przerwy wydarzenie to wraca do Cieszyna. Konkurs muzyczny ogólnie powstał w 2012 roku jako impreza charytatywna, która łączyła się z imprezą Wampiriada na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Była to akcja zwieńczająca akcję krwiodawstwa. W tym roku reaktywowaliśmy konkurs, łączymy się razem z PCK Cieszyńskim, razem będziemy promować oddawanie krwi, a także dobrą zabawę przy muzyce rockowej. Pierwszy raz jesteśmy w otwartym klubie Browaru Zamkowego Cieszyn. Frekwencja jest bardzo fajna, jak na dzisiejszy dzień. Miejsce jest klimatyczne, zespołom się podoba, ludzie już naprawdę też bardzo lubią tu przychodzić. Konkurs skierowany jest do zespołów, które są na początku swojej muzycznej kariery. Ogólnie z całej Polski zespoły się zgłaszały. W tym roku mieliśmy ponad 60 zgłoszeń. Głównie oczywiście jest to Śląsk i też to widać wśród zespołów, które zostały wytypowane do konkursu. No i oczywiście jury, które ocenia, czy to jury się zmienia, czy to zawsze stały skład, jak to wygląda? Podczas każdego wydarzenia będzie jury inne, tak aby było jak najbardziej obiektywne, tak. To kiedy wielki finał tegoż pojedynku roka? 8 maja, czyli piątek, wyjątkowo, nie środa, jak za każdym razem. Środa 20 godzina to jest nasz czas stały, a wyjątkowo finał będzie w piątek, 8 maja. Czyli co, zapraszacie w każdą środę, bo można przyjść tutaj kibicować, posłuchać? Tak, to jest nowy dzień, który tutaj na otwartym klubie Browaru Zamkowego będzie się odbywał. Środy mamy albo pojedynek roka, albo jam sessiony. W pojedynku weźmie udział jeszcze 12 zespołów. Kolejne ćwierćfinałowe przesłuchanie odbędzie się 19 lutego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.